radny Mirosław Chudecki. Panie dyrektorze, też mam pytanie do pani, bo wczorajszy chyba Współczesny ukazał się artykuł, gdzie no, dwójka radnych od nas tutaj, przynajmniej ta pani, która pisała ten artykuł, powołuje się na dwóch radnych, którzy właśnie twierdzili wprost, że będą zwolnienia w szkole ze względu na szukanie oszczędności do remontu sali gimnastycznej, bloku sportowego w ogóle. I tutaj to jest jakieś, nie wiem, my jako radni o tym nie wiemy, więc chciałbym wyjaśnić, bo ja osobiście na ten temat nic nie wiem, bo myśmy mieli owszem spotkanie z panem burmistrzem, ale żadne takie jakby nie padły sformułowania, więc się dziwię, że gazeta pisze, ale to poparte jest jakby przez dwóch naszych radnych, więc tam podają nazwiska konkretne. Dobrze, więc ja z żadnym z radnych na temat zwolnień nie rozmawiałam. Owszem, rozmawiałam na temat zwolnień w administracji i obsłudze z przedstawicielami związków zawodowych, które funkcjonują w placówce. Jest to NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy ZNP, więc rozmawiałam na temat tego, że zgodnie z nowymi zasadami opracowanymi i przekazanymi dyrektorom szkół takie zwolnienia w placówce będą. Ja z radnym żadnym na temat ani remontów, ani zwolnień, ani zasad opracowanych nie rozmawiałam. Wiem, że artykuł się taki ukazał, artykułu nie czytałam. Także nikt ze mną na ten temat z radnych nie rozmawiał. Dziękuję bardzo. To ja zapytam panią dyrektor jeszcze to, czyli planowane są zwolnienia, tak? Jeśli chodzi o administrację i obsługę, w momencie zastosowania zasad, które przekazano na Radzie Dyrektorów dyrektorom szkół, w mojej szkole będzie to zwolnienie 1/4 pracowników administracji i obsługi. Czy można dokładnie, jaka to liczba? To znaczy jaka to liczba? W tej chwili mam zatrudnionych 30 i 34 etatów pracowników administracji i obsługi, z czego zaznaczam, spora część liczby tych pracujących to są pracownicy kuchni, którzy pracują nie tylko na rzecz szkoły mojej, ale też na rzecz pozostałych szkół, bo jest to kuchnia międzyszkolna. I 7,25 etatu zgodnie z tymi wytycznymi powinnam wyeliminować, czyli no niemal 1/4 pracowników administracji i obsługi. Na jutro jestem umówiona z panią kierownik, z panem burmistrzem na negocjacje. Prosiłam też o pomoc w tej sprawie związki zawodowe, żeby porozmawiały również w myśl tego, że w związkach zawodowych też pracownicy są. Ja tylko już skoro jestem przy głosie, to chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy, no jeśli państwo też, bo widzę, że radni się interesują tym tematem, chcielibyście państwo też wiedzieć i wesprzeć. Mówi się, że w Trójce no, pracuje dużo pracowników, więc proszę państwa, kiedy ja obejmowałam szkołę, czyli 1 września 2015 roku, w stosunku do tego, co było przede mną, czyli przed 1 września 2015 roku, mamy w tej chwili 3 stanowiska kierownicze, czyli dyrektor, 2 zastępców, było 5 stanowisk kierowniczych, 1 dyrektor, 3 zastępców, kierownik świetlicy. Ja w rozmowie z organem prowadzącym i z kierownikiem Wydziału Edukacji jeszcze poprzednim celowo jakby sugerowałam, że nie chcę kierownika świetlicy, wolę pracownika administracji, bo jest to osoba, która jest potrzebna w tak dużej szkole. Dalej, proszę państwa, pracowało 7 pracowników administracji, jest w tej chwili 6. Kuchni w ogóle nie było, a pracowników obsługi, proszę państwa, było 24. W tej chwili jest 14 pełno zatrudnionych, 2 na pół etatu i 1/3. Także ta za bycia dyrektorem mojego dyrektorowania znacznie spadła liczba stanowisk kierowniczych, bo 2 stanowiska administracji, 1 i o gdzieś tam około 8 stanowisk administracji, obsługi, przepraszam, nie administracji. O kuchni nie mówię, bo kuchni wtedy nie było, także tutaj jest to odtworzony zupełnie blok. Także no nie ukrywam, jest to kwestia niepokojąca, dlatego proszę państwa, że
W szkole uczy się 900 dzieci. W tej chwili, gdybym miała na przykład zwolnić, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, bo wynika tak z wytycznych, 3 etaty mniej sprzątaczek, ponieważ określono wymiar metrów kwadratowych sprzątania na 1000, więc sprzątaczki w szkole, w klasach, na korytarzach, w łazienkach sprzątają te 1000 razy kilka, dlatego że przynajmniej ja wymagam, aby dzieci po każdej przerwie, aby panie na mokro zmywały korytarz, aby zmywały łazienki, ponieważ w samych małych dzieci mam w szkole 340 i dzieci, które wychodzą i na przerwie korzystają z łazienki, małe, obsikują, oblewają się wodą, panie muszą to wszystko dezynfekować, sprzątać. Więc nie ukrywam, że jeśli będę miała 3 sprzątaczki mniej, to będzie to bardzo znacznie obniżało jakość pracy szkoły, bo ja wymagam, żeby w łazienkach, żeby nie było czuć, że jest łazienka, tak jak się przechodzi korytarzem, żeby było to pachnące środkami dezynfekującymi, a nie moczem. Przy takiej ilości dzieci panie muszą częściej niż raz, to nie jest biuro, gdzie sprząta się raz po południu, tylko trzeba sprzątać co godzina, co lekcja, co przerwa, po każdej przerwie. Także tutaj znacznie na pewno spadnie jakość funkcjonowania szkoły. Poza tym, proszę Państwa, zmieniono też, że tak powiem, ilość obiadów na kucharkę. Ja w tej chwili po wielu, proszę Państwa, latach wręcz perypetii, ponieważ kolejni pracownicy, którzy przychodzili do kuchni, rezygnowali z pracy, bo nie dawali rady ze względu na to, że są tam potężne ciężary do przenoszenia. Ja w tej chwili mam taką ustabilizowaną obsadę, która przygotowuje obiady, która są to panie bardzo, że tak powiem, zaangażowane w pracę i w tej chwili zwolnienie 1,5 etatu znowu spowoduje zapaść w szkolnej stołówce, znowu będą trudności. Ja, proszę Państwa, nie mogę przesunąć sprzątaczki do kuchni, ponieważ ja nie wyobrażam sobie, że sprzątaczka, która czyściła przed chwilą toaletę, pójdzie kotlety robić mielone na przykład, no to nie wyobrażam sobie czegoś takiego, tak? Więc tu nie ma takiej możliwości, że jest brudno na szkole, to pójdzie kucharka z mopem, a jest czysto, to pójdzie sprzątaczka robić kotlety. Tu nie ma takiej interakcji, proszę Państwa. Także no pogorszy to zwolnienie 1/4 pracowników szkoły zdecydowanie pogorszy funkcjonowanie szkoły. Szkoła funkcjonuje sprawnie. Tak jak mówię, ilość etatów administracji 6 jest spowodowana tym, że 2 stanowiska kierownicze nauczycielskie zostały zlikwidowane po to, żeby tej administracji było więcej. Ja nie porównuję, proszę Państwa, do innych szkół, do innych do przedszkoli, do placówek, bo każda placówka jest specyficzna, każda ma swoje potrzeby, tak? Ale myślę sobie, że skoro w szkole uczy się 1900 dzieci, proszę Państwa, i skoro z wyliczeń Wydziału Edukacji wynika, że najmniej łaskawi, że tak powiem, jako podatnicy jesteśmy, bo do dzieci w trójce dopłacamy po 1600 zł, kiedy do innych po 10 tysięcy, można by było powiedzieć, że dzieci w trójce są najmniej doinwestowanymi dziećmi, proszę Państwa. Ponieważ dostają od podatników najmniej, dokładamy najmniej. I proszę Państwa, jeśli wnikliwie Państwo analizowaliście raport Wydziału Edukacji, to mogliście zobaczyć, że do placówki, gdzie jest 120 dzieci, organ prowadzący dopłacił 1 200 000, a do placówki trójki, gdzie jest 1027 dzieci, organ prowadzący dopłacił 1 600 000. Więc proszę Państwa, ja nie proszę o jeszcze, ja proszę o to, żeby zostawić to, co jest. Żeby zostawić takie poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Szkoła działa sprawnie, oszczędzamy, bo raport wykazał, że w ciągu roku szkolnego 400 tysięcy, czyli każdy uczeń 400 zł mniej kosztował niż w poprzednim roku, czyli oszczędzamy, nie ma jakichś zbędnych wydatków, nie oczekujemy jakichś ponad innych, prawda, pomocy dydaktycznych czy innych rzeczy, a ja mam wrażenie, że dzieci z trójki
trójki są traktowane inaczej i gorzej, bo tak jak mówiłam, dopłata do ucznia jest mniejsza. Dzieci, mamy proszę Państwa 50 niemal dzieci niepełnosprawnych. Na pomoce dydaktyczne dostaliśmy 2000, proszę Państwa, czyli zabrano te pieniądze. Są to dzieci wysoko subwencjonowane, bo ponad 20 autystyków. Proszę Państwa, z takimi dziwnymi spotykam się sytuacjami. Jedną z Państwu przedstawię. Na spotkaniu z panią kierownik zapytałam, dlaczego w niektórych placówkach, skoro potrzeba oszczędzania jest duża, ja rozumiem potrzebę oszczędzania, tak jak mówię, staramy się oszczędzać naprawdę. Skoro potrzeba oszczędzania jest tak duża, dlaczego w niektórych placówkach, proszę Państwa, kładzie się nawodnienie i podlewa się trawniki? Usłyszałam odpowiedź, że jest to, nie ma o czym mówić, bo jest to kwestia 3000. Pewnie trawniki są, proszę Państwa, potrzebne. Ale po kilku dniach otrzymałam odpowiedź na moje pismo. Moje pismo dotyczyło, proszę Państwa, tego, aby dzieciom, które przez 3 lata uczyły się języka niemieckiego w ramach innowacji prowadzonej przez nauczycielkę, wprowadzić jako przedmiot język niemiecki. Poprosiłam, bo dzieci te nie miały, miałyby 3-letnią przerwę w nauczaniu języka. Poprosiłam o 1 godzinę języka niemieckiego, aby te dzieci nie straciły kontaktu z językiem. Rodzice zresztą o to też prosili, wnioskowali. Odpowiedź brzmiała nie. Proszę Państwa, rok nauki to jest 3,5 tysiąca. Czyli trawniki czy edukacja. Oszczędzajmy, tak, ale wszyscy oszczędzajmy. Niech dzieci nie mają w mojej szkole języka niemieckiego, ale nie podlewajmy trawników w placówkach. Oszczędzajmy. Więc ja mam wrażenie, że oszczędza się jeszcze na tych, którzy najwięcej oszczędzają. Że nie analizuje się placówek, gdzie są wydatki na ucznia 10 tysięcy, tylko ciśnie się jeszcze tam, gdzie jest najoszczędniej. I tak jak mówię, można zwolnić 20 pracowników. Czy to przełoży się będzie to korzystne dla uczniów? Bo to przecież uczniowie de facto korzystają z obiadów, uczniowie de facto korzystają z tego, że w szkole jest czysto i że toalety są wyczyszczone, pachnące. To uczniowie korzystają z tego, że jest dozorca, który nadzoruje, zbiera śmieci nadzoruje zieleń wokół budynku. Także proszę Państwa, naprawdę ja rozumiem potrzebę oszczędzania, ale zastanawia mnie, czy w urzędzie też jest przelicznik 1000 m² na pracownika do sprzątnięcia. W urzędzie, gdzie nie ma takiej ilości dzieci. Ja mówię, u mnie na przerwę wychodzi 1000 dzieci, bo nich trzeba po prostu posprzątać. Te panie nie mają 1000 na swojej zmianie. One mają kilka tysięcy, bo one 1000 to sprzątają docelowo po południu, tak, kiedy dzieci wyjdą ze szkoły. A w trakcie dnia jeszcze jest to ileś tam tych tysięcy w łazienkach, na korytarzach. Także wielki ukłon w stronę Państwa, żeby zostawić tak, jak jest. Żeby było tak, jak było.